Problemem dzisiaj kobiet, powiem wam szczerze, jest to, że się strasznie często masturbują. I powiem wam, że zacząłem zwracać na to uwagę jakoś od 2 lat. I wszystkie dziewczyny, dosłownie wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem, regularnie się masturbują, no nie? I powiem wam szczerze, że normalnie nic w tym złego nie widzą. Ale ja widzę. Problem tego jest taki, że taka dziewczyna, no, nie może dojść w normalnym stosunku. Naprawdę. Macham jak wół, zasuwam, no nie, a laska nie może dojść. I niektóre muszą sobie same pomóc. Muszą sobie same pomóc, pokręcić palcem, wtedy dochodzi. I tutaj rodzi się naprawdę mega patologia. Ja czegoś takiego nie lubię. Bo przykładowo stukasz dziewczynę przez godzinę, ona nie może dojść. Przykładowo jest to sobota. Odwodzisz ją albo idzie do domu w niedzielę, bo u ciebie nocowała. Przychodzi do domu i się masturbuje. I powiem ci szczerze, tak nie może być. Musisz to. Ja to mówię, musisz to karcić. Naprawdę, ja czasem, no, szczelam focha, przestaję się odzywać do laski, bo jej mówię, żeby przestała. Bo są dziewczyny, które codziennie kręcą palcem, wstaje rano i tak dalej. I powiem ci tak, o, problem jest zawsze. Bo jeśli dziewczyna jest uzależniona od masturbacji, to później też problem takiej dziewczyny jest z poznaniem, no, faceta. Bo podchodzisz do takiej dziewczyny, ona już gdzieś tam rano się zadowoliła, no to ona też troszkę inaczej zareaguje. Nie będzie miała takiego pociągu do ciebie, no nie? I to też gdzieś tam może komplikować. Naprawdę. Bo no. Musi być tak też, że no kobieta musi gdzieś tam odczuwać ten pociąg seksualny, to taki dosyć wyrazisty, no nie? I tutaj właśnie masturbacja, no to wszystko gdzieś tam, no, komplikuje. Naprawdę. I powiem ci szczerze, że później, no, są problemy w łóżku. No bo, no mówię, ty machasz, no nie? Zmieniasz pozycję tu, tak i tak, tak, a laska, no, nie dochodzi i sobie myślisz, what the fuck, co się dzieje, no nie? To w ogóle i twoje gdzieś tam machanie, no, praktycznie nie ma sensu, bo ty trudzisz się, pocisz i tak dalej, żeby gdzieś tam jeden, drugi, trzeci orga zostało, ona nic. No nie? No i dochodzi właśnie do patologii w relacji. Bo jeśli dziewczyna nie zaspokajana przez ciebie, tylko sama się zaspokaja, no to tak naprawdę ty nie jesteś potrzebny. Naprawdę. No i później są spiny, są kłótnie. Tak samo jest, jak ty byś był uzależniony od masturbacji, to przykładowo stukasz dziewczynę, okej, dojdziesz. Ale przykładowo dziewczyna idzie do domu na drugi dzień i ty już odpalasz pornola i lecisz na ręcznym. Bo po prostu nie możesz już wytrzymać. I to też jest chore. Nie może tak być. Naprawdę, nie może tak być. Po to masz kobietę, po to macie siebie, żeby się zaspokajać. Nie ma zaspokajania się gdzieś po kątach. Bo później naprawdę wasze życie seksualne poleci totalnie. Może na początku tego gdzieś tam nie będzie widać, ale później ona nie będzie chciała się z tobą stukać.
No mu i tak nie dojdzie. I tak nie dojdzie. Tak samo będzie z tobą. Jeśli ty gdzieś się zadowalasz na boku przy filmach dla dorosłych, przy jakichś swoich ulubionych gwiazdach, no to jaka by dziewczyna nie leżała w twoim łóżku, super piękna, to ty i tak gdzieś tam będziesz tylko czekał na to, żeby gdzieś tam szybko schować się za kanapę, do drugiego pokoju iść, albo w łazience na telefonie i bum. Naprawdę, tak nie może być. Naprawdę tak nie może być. Ja to zawsze ucinam. Zawsze to ucinam. I efekty są bardzo szybko, bo wystarczy tydzień czasu. Wystarczy tydzień czasu, żeby dziewczyna się nie zaspokajała sama. I powiem ci, przy dobrej grze wstępnej, przy zrobieniu wszystko tak jak należy, dziewczyna dojdzie. Poczujesz to. Zawsze są takie mega wibracje tam na dole. No nie, po prostu mega skurcze. I bum. I tak ma być. Tak samo ty. Jeśli masz dziewczynę, to nie ma gdzieś tam zaspokajania się na boku. Bo relacja na tym cierpi. Rozumiesz? Relacja na tym cierpi. Jeśli jesteś uzależniony, to musisz się tego oduczyć. Nie mówię od razu, ale stopniowo. Wplataj gdzieś tam z dziewczyną jakieś wspólne zabawy i tak dalej, ale staraj się tego nie robić. Jeśli masz ochotę, to bierz dziewczynę. To bierz dziewczynę, walcz z tym. Naprawdę. Bo później naprawdę nie będziecie ze sobą sypiali. Później seks nie będzie dawał ci satysfakcji. A to jest najgorsze, co może się przydarzyć w stałej relacji, kiedy seks nie daje obojgu satysfakcji. To taki związek, no nie ma sensu. No nie ma sensu. Naprawdę. Wy macie się zaspokajać. Wy macie po prostu przeżywać. Wy macie wybuchać orgazmami. Wtedy to was mega gdzieś tam połączy. Naprawdę. Jeśli w łóżku będzie wszystko super, to i w związku będzie wszystko super. Naprawdę. Natomiast gdy wy będziecie się chowali po cichu, jedno gdzieś tam w łazience, drugie gdzieś tam na kanapie w pokoju pod kołdrą po cichu, no to nie, to tak nie może być. Prędzej czy później, no to się rozpadnie, naprawdę. Także no zawsze poruszaj tą kwestię. Mów dziewczynie, ja na przykład, no mówię laskom, niektóre gdzieś tam nie słuchają, no nie. Niektórzy nie słuchają, no i później ja mam to gdzieś, no nie? Ja mam to gdzieś, wtedy ja jej nie stukam, no nie, dojdę sobie szybko, nie będę gdzieś tam kombinował, żeby przytrzymywać i tak dalej, tylko dojdę szybko i nara. No i co się w takiej później sytuacji dzieje? No dochodzi do tego, że zostawiam taką laskę, no bo ja nie lubię, jak dziewczyna, no nie dochodzi. No uważam, że w seksie nie można być samolubnym. I trzeba, ja to mówię, że najpierw kobieta dochodzi, a na końcu dochodzi facet, no nie? I wtedy ja jestem spełniony, że dziewczyna doszła. Ja wiem, że jeśli dziewczyna dojdzie, będzie miała orgazm, to ona się później będzie inaczej zachowywała, no nie? Inaczej się będzie zachowywała. Nie będzie robiła jakichś tam problemów, bo to wszystko z niej, te negatywne emocje wylecą, no nie? Natomiast gdy ona nie dojdzie, to ten kłębek tych nerwów, no, trzeba będzie gdzieś rozładować. No to pójdzie gdzieś tam pod prysznic szybko i zakręci, no nie? Będziesz ją stukał przez godzinę, nie dojdzie, pójdzie wziąć prysznic, raz, dwa, trzy i już dojdzie, no nie? No chore. No tak nie może być. Dlatego, no mówię, ucinaj, krótka piłka. Tak samo i u ciebie też.
bo to psuje naprawdę relacje. Naprawdę w łóżku naprawdę może być mega super. Tylko trzeba po prostu się tego nauczyć. Naprawdę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.